modlitwie te słowa, że Ty znów przyjdziesz. To jest ta błoga nadzieja. To znajdujemy też w słowie Bożym, w liście do Tesaloniczan. Chciałbym parę słów na ten temat przeczytać. Możemy rozwinąć te myśli, które tu Pan nam daje. Wiem, że znamy to słowo, ale dobrze jest, jak sobie od czasu do czasu przypomnimy, jeśli chodzi o tą drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział. Ja mam tutaj nowe tłumaczenie, jeśli czasem zbudowane zdanie może być inaczej połączone, ale sens jest ten sam, mnie się wydaje. To jest w nowszym języku polskim, tak przynajmniej jest podane, przetłumaczone, ale sens jest ten sam, czyli zawartość tej treści. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czyż nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, a teraz wiecie, co przeszkadza tak, że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przykazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nas list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i osławiało, jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Nie wszyscy bowiem mają wiarę, lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie szczec od złego. Może na razie tyle słowa. Myśmy w tej pieśni wyrażali to życzenie, tak mogę też powiedzieć, że błogie to, że przyjdziesz znowu, nie zostawisz członków swych. My wiemy, że Pan Jezus, kiedy to czytamy też w Ewangelii Jana w 14, 15 i 16 rozdziale,
Możemy to też przeczytać w domu te rozdziały, gdzie Pan Jezus też w sposób dobitny wyraża swoją posługę, ale też mówi zachęcające słowa, aby te serca nie były zatrwożone, jak to w 14 rozdziale. On to mówił, to chcę przeczytać wyraźnie z Ewangelii Jana 14 rozdział. Pan Jezus powiedział: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Widzimy, że apostoł Paweł prawie te same słowa Pana Jezusa i tu w tym liście do wierzących cytuje, można powiedzieć. On pracował w tym zgromadzeniu w Tesaloniczan i ci wierzący, jak wiemy z dziejów apostolskich, zajmowali się pilnie Słowem Bożym. Można powiedzieć, studiowali to Słowo i z tego Słowa czerpali korzyści duchowe. A przy tym taki apostoł Paweł, który im też to Słowo wytłumaczył i nawet gdyby nie był, to też wiemy, że przez listy apostoł Paweł wysłał im też wykłady ze Słowa Bożego. I to jest potwierdzenie też w liście do Kolosan w ostatnim rozdziale, że ten list z Laodycei ma być też przekazany do innych zgromadzeń, prawda? I żeby wszyscy znali tą naukę o Jezusie Chrystusie, o tym przyszłym spotkaniu z Panem Jezusem. I ci wierzący by się wydawało też, że byli utwierdzeni, bo znali Słowo Boże, znali tą naukę, a jednak tak jak ja i każdy z nas zapomina. Czasem to zależy od sytuacji. My wiemy w pierwszym liście do Tesaloniczan, że zaistniała taka sytuacja, że oni byli zaniepokojeni, tam pisze w pierwszym rozdziale. I ktoś im napisał, albo ktoś im twierdził, że przyjście Pana już nastąpiło. My wiemy, że i dzisiaj niektóre sekty religijne, a nawet niezwiązane z Chrystusem, twierdzą, że w takim i w takim roku Jezus przyszedł na ziemię i tak dalej. Oczywiście widzimy, jakie to jest błędne nauczanie, błędne nastawienie wobec Słowa Bożego. Myśmy w tym rozdziale dzisiaj przeczytali, jak to przyjście się okaże. I to jest też i dzisiaj dla nas ważne. My się cieszymy, jest to dla nas błogością, ale nie dajmy się mamić przez jakiekolwiek złe nauki albo przez jakiekolwiek przewrotne rzeczy, które mówią, to już się stało, albo to już będzie, albo musi tak być. Słowo Boże jest Słowem Bożym i ono mówi wyraźnie. Tylko to zależy od naszych serc. Czy my to słowo studiujemy, tak powiem trochę nieduchowo, ale czy się zajmujemy tym słowem? Czy mamy to w sercu? Jest dobrze, że jeśli przychodzimy na Słowo Boże, na godzinę Słowa Bożego i jest nam to słowo wykładane, nie tylko przez jednego brata, może być przez kilku braci wykładane, to wtedy sobie te słowa, które z tego Słowa Bożego wychodzą, możemy sobie przypomnąć, możemy pocieszyć się nawzajem. Kochani, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i ja wam szczerze powiem, no my może mnie nie rozumiecie, ale przyjechałem z kraju, w którym takie obowiązki są ostre. No i człowiek tak trochę jest oczywiście tu wzruszony waszą przyjęciem i spotkaniem. Ja nie mówię, że to jest złe, ale wiedzcie, że mam was w sercach, miłuję was, kocham was i nikomu bym nie chciał czegoś, żeby ktoś mi coś, no może, no kiedyś tak było w 19 roku. Obejmowaliśmy, cieszyliśmy, a teraz już nic. No, kochani, mówmy sobie prawdę. Tak to jest. I to też diabeł działa. Tak, żeby wierząci
przez rząd zmuszani nawet. My dziękujemy Panu, że możemy do 50 osób się zgromadzać do imienia Pana Jezusa. To widzimy te początki, niektórzy tu bracia mówili, to wszystko przychodzi, to są te początki, te bóle brzemienne, które przychodzą na ten świat. Ten świat tego nie rozumie, bo nie zna Słowa Bożego i nie chce do Boga przyjść, nie chce mieć Go jako Zbawiciela. I widzimy, że Pan Jezus powiedział do ludu izraelskiego, to chciałbym to przeczytać, to słowo takie ważne jest. Można powiedzieć, to było w czasie zakonu, ale my w czasie łaski możemy spojrzeć z punktu widzenia, jak Bóg widzi nas jako swój lud umiłowany. Bo Jego lud wybrany był szczególnie pod Jego źrenicą oka. Ale też możemy powiedzieć w trzeciej księdze Mojżesza, o ile ja to tutaj się tym zajmowałem, więc te myśli mi tak przyszły teraz. Zaraz powiem rozdział. Tak, z 20 rozdziału myślę, że te myśli możemy przeczytać od wiersza 7. Trzecia księga Mojżesza, 20 rozdział od wiersza 7. Uświęcajcie się więc i bądźcie święci, bo ja jestem Pan wasz Bóg. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je, ja jestem Pan, który was uświęca. I widzimy, tu jeszcze były takie myśli. Zobaczę jeszcze inne myśli, które z tej trzeciej księgi. Jeszcze. Może mi to przyjdzie, ten wiersz, ale to jest w tej trzeciej księdze, między 20 a 23 rozdziale. Jest to zawarte, że on po prostu temu ludowi, tak jak przeczytałem, jeśli będziesz w tych ustawach i to, to zawsze będę z tobą, nie opuszczę cię. Tam jeszcze było to słowo, że jesteś u mnie w bezpiecznym miejscu, w tym sensie. I tu by... I chciałbym właśnie wrócić do tych myśli, które wtedy ten sam Bóg swojemu ludowi izraelskiemu, czyli jego własnemu ziemskiemu ludowi, te obietnice dał, jeśli będziecie przestrzegać i będziecie się do mnie zwracać, to ja jestem zawsze z wami. I ten sam Bóg jest i dzisiaj, tylko wtedy był zakon, pod zakonem było to przestrzeganie tych praw i ustaw zakonu bardzo ważne dla Boga, ale my wiemy też z nauk i ze Słowa Bożego, że żaden człowiek nie był w stanie swego bliźniego nawet odkupić za pieniądze czy za coś innego. Nie jest człowiek się wykupić od swego grzechu. I dlatego żeśmy dzisiaj do południa właśnie i w pieśniach, i we w Słowie przytaczali te miejsca, gdzie Pan Jezus
stał się za nas grzechem, chociaż w nim grzechu nie było, jak to mówi list Piotra i powiedział wyraźnie, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. To byliśmy my, ja i my wszyscy, którzy byliśmy niesprawiedliwi. I nie byłoby nic z naszej, powiedzmy, religijności, czy nawet porządności, czy to moralnej, czy jakiejśkolwiek innej, to nas nie zbawia. Tylko nas zbawia krew Jezusa Chrystusa, jeśli my tę łaskę przyjmiemy, ten dar łaski darmo, nie odrzucamy go. Jeśli się Pana Jezusa, do Niego nie tylko przyznajemy, ale prosimy też o wybaczenie naszych grzechów i mówimy, Panie, zbaw mnie, Panie, pomóż mi. I Pan pomaga, On jest ten sam Bóg, co przed wiekami. On się nie zmienia, jest nawet napisane w objawieniu Jana, że Bóg święty, święty, który jest i który będzie na wieki wieków. On jest ten sam, się nie zmienia. My się zmieniamy. Popatrzmy, co przed 2000 lat było, kiedy ci Tesaloniczanie, przepraszam, już mieli wątpliwości co do tego, że nastąpił przyjście Pana Jezusa. I apostoł Paweł musiał w tym drugim liście im napisać, prawda, znowuż przypomnąć kolejność tych wydarzeń. To było ważne, że my też musimy zwracać uwagę na to Słowo Boże, co ono nam mówi, kiedy to odstępstwo przyjdzie, kiedy ten antychryst się pojawi. My widzimy może dzisiaj pewne działania tego antychrysta, te, powiedzmy, te nauki różne, nowoczesne, jeśli chodzi o małżeństwo na przykład, jeśli chodzi o pewne rzeczy, o darwinizm, gdzie mówi, że człowiek powstaje z małpy, prawda? Że Bóg nie stworzył człowieka, prawda? I wiele zaprzecza różnymi dowodami, wykopaliskami, badanie węglem C14, który tylko, jak ja przynajmniej się dowiedziałem, jest tylko do 2000 lat może pomierzyć te kości, czy te stwierdzić, skąd one pochodzą, prawda? Jest, nie jest to, powiedzmy, dokładne badanie. Także, ale człowiek potrafi, prawda, w różny sposób swoją niewiedzę na temat Słowa Bożego, swoimi słowami, swoją filozofią, mądrością, prawda, wytłumaczyć. I wtedy to było też wśród tych wierzących, że oni znali to słowo, byli umocnieni, a jednak wdali się w niepokój, zaniepokojeni byli. I o tym się Paweł dowiedział i napisał im ten list. I powiedział w prośbie, my wiemy, że Sylwan i Tymoteusz, który jest w Bogu, naszym Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i tak dalej, niech będzie. Od Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Tak widzimy tutaj też, że apostoł Paweł nie negował, nie, jak to się mówi, nie kwestionował, tylko po prostu chciał ich nawet, tak co się mówi, podnieść na duchu, bo przypominał im, jak byłem u was. I tego się trzymajcie. Ale też on poznał ich wiarę, bo my, ja już to wspomniałem, że Tesaloniczanie zajmowali się Słowem Bożym, to studiowali, no ale że Berea było troszkę lepszym, bo oni dokładniej to badali. To była tylko ta różnica, że dokładniej, czyli wchodzili w głębie Słowa Bożego. Być może, że Tesaloniczanie mieli poziom wiedzy duchowej na pewnym poziomie. To się znajduje też i u nas, i u mnie, i u wszystkich. My wszystko nie wiemy, ale my się uczymy jedni od drugich. I to jest to ważne. To jest właśnie to podane, że Tesaloniczanie mogli się to słowo przez te listy, czy przez obecność apostoła Pawła nauczyć coś więcej. I szczególnie miłość. Oczywiście jest ważne, aby też ta miłość nie była, prawda, gdzieś, jak to się mówi, na końcu wśród wierzących. Wiara
pokój, miłość. My widzimy, że Pan Jezus sam mówił o tej miłości w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 15 rozdziale i 16. Pokazuje, że dla Niego to jest ważne, bo miłość jest jednym z powodów, gdzie my lepiej się rozumiemy i się szanujemy i poznawamy się lepiej w Słowie Bożym, mamy do siebie zaufanie. To jest miłość Boża. To nie jest miłość ludzka. Można by mieć przyjaciela w świecie, prawda, czy tam gdzie, ale to nie jest miłość Boża. Ta miłość Boża wyjawia się między nami wszystkimi. I dlatego też apostoł Paweł mówi, pisze o tej miłości. To jest tak jakby dla nas takim podstawą też troszkę, żeby to słowo więcej zrozumieć. To znaczy, my nie od razu wszystko zrozumiemy. Ja też wszystko nie pojąłem od razu, ale przez takie intensywne studiowanie czy słuchanie nawet wykładów, tak można powiedzieć, czy nawet kalendarzy, są to pomocne rzeczy, to jest tak zwana pomoc naukowa, ale jak nie będę czytał samego słowa, nie będę się tym zajmował, to też mi to nie pomoże, tylko mogę powtarzać to, co już inni napisali, ale nie w tym sens to jest, bo słowo się zajmować i tym słowem, prawda, innych pocieszać, wzmacniać, jest to bardzo ważne, że my nie przychodzimy zaraz, jak to się mówi, z rózgą, jak widzimy coś nie tak. Tam było, zaraz się zrobił nieporządek u Tesaloniczan, ale apostoł Paweł w tym drugim liście pokazuje, jak on chce to zgromadzenie scementować, a nie rozproszyć. Jest łatwo, prawda, włożyć, jak to się mówi, coś w środku, kość niezgody, jak to się mówi. I to zgromadzenie potem też nie ma podstaw utrzymania się. To są bardzo poważne rzeczy, które powinniśmy w sercu rozważać. Apostoł Paweł mówi, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatworzyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Jeszcze muszę przypomnieć, że to Słowo Boże, które dzisiaj my mamy w rękach, w tym czasie nie było przez Ducha Świętego całkowicie złożone, tak jak my to mamy, skatalizowane, tak my to dzisiaj, można powiedzieć, lepiej mamy niż ci wierzący, co tylko czytali listy i ten duch, który jeszcze działał w zgromadzeniu, mógł, prawda, te myśli nasuwać, bo to były początki chrześcijaństwa, ale też był ten duch, jak on tu pisze, który wywoływał tą, prawdę, nie taką, jak powinna być, czyli to nie był właściwy kierownictwo Ducha Świętego, bo to nie był Duch Święty, to był jakiś duch. On tu nie pisze, że to przez Ducha, czyli Ducha Świętego, tylko nazywa to Ducha. Ani przez mowę, czyli możliwe, że byli tam jacyś inni bracia, którzy mieli na ten temat coś innego. Może to byli też ci, którzy, prawda, no, to się mówiło tak w liście do Kolosensów. Ja bym tylko to jeszcze zobaczył. Proszę? Tak, tak. Ale ja chciałem to jeszcze do Kolosensów przeczytać to wyraźnie. Bo tacy byli... ja już teraz zapomniałem, przepraszam, może mi się przypomni ta nazwa tych ludzi, którzy... O, jeśli w tym pierwszym rozdziale listu do Kolosan, wiersz 23, jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która jest zgłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. I potem w drugim rozdziale napisał, drugi rozdział, 19 wiersz, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespojone przez ustawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście w Chrystusie,
albo z Chrystusem, przepraszam, dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości i służą tylko do nasycenia ciała. Więc widzimy tutaj, to wszystko również było to, spotkało to też i wierzących w Tesaloniczan. Taka nauka się też szybko rozszerza na całym świecie, jeśli jest ona oczywiście błędna. I dlatego apostoł Paweł wyraźnie występował przeciwko takiej nauce. To byli ci mistyczni ludzie, którzy nie trzymali się głowy, czyli Chrystusa. Rozdzielali to ciało Chrystusowe. Ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. A widzimy też, można powiedzieć, że były też fałszerstwa. No dzisiaj są też fałszerstwa, na przykład obrazów, prawda? Znajduje się nawet w świecie, że potrafią tak sfałszować obraz, że musi być rzeczoznawca, który się zna na takim obrazie, czy nawet na takim antyku. Są wiele rzeczy, które człowiek potrafi sfałszować, bo człowiek ma tą inteligencję i potrafi to tak zrobić, że ten, tak jak ja, nie znam się na tym, więc powie, o, piękny obraz, a on mi powie, to jest średniowieczny, 1 000 000 złotych kosztuje, prawda? Będziesz miał to, a ty mi zapłaci tylko 100 tysięcy. A jak potem przychodzi rzeczoznawca, to mówi, to jest bubel, ty to wyrzuć, to jest nic nie warte. No możesz sobie w domu powiesić, ale żadnej wartości nie ma. I to tak samo można powiedzieć, takie listy były fałszowane również za czasów apostoła Pawła. I apostoł Paweł, możliwe, żebyście przez jakiś list, który ja nie autoryzowałem, zostaliście zaniepokojeni. Jest to takie ważne właśnie, aby nie od razu poddawać się takim wpływom, tylko trzeba to zbadać, osobiście zbadać nawet, zapytać się. I to było to ważne dla apostoła Pawła, aby oni też o tym wiedzieli, że to nie jest ten dzień jeszcze, który ma przyjść. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Także my tu mamy tą kolejność. My śpiewaliśmy, błogie to, że przyjdzie znowu. My się cieszymy, ja też z wami. Ale musimy widzieć kolejność. Zanim Pan przyjdzie, to i dzisiaj musimy o tym wiedzieć, co nastąpi. Bo jak Pan przyjdzie, to nas zabierze stąd. To już nie będziemy na tej ziemi. Ale zanim On przyjdzie, to musi, jak to napisał w tym 3 wierszu, przyjdzie odstępstwo. Czyli widzimy dzisiaj też wśród naszego chrześcijaństwa ogólnie patrząc, jest to odstępstwo. Już dzisiejsi chrześcijanie nie powinni się nazywać chrześcijaninami. Mają konkretną orientację religijną i tak można to powiedzieć, a niektórzy nawet Chrystusa zapierają się i mówią, że On nie zmartwychwstał, że gdzieś Go uczniowie pochowali. Tak jak w Mateusza Ewangelii też Żydzi namawiali strażników, dali im pieniądze, żeby mówili, że On nie zmartwychwstał, że uczniowie Go zabrali z tego grobu, prawda? To były takie różne odstępstwa, ale dzisiaj się to nasiliło. I my to widzimy w naszych społecznościach, jeśli chodzi w świecie, czy tu w tym kraju, czy na całym świecie, nie jest już, widzimy to, że jest coraz gorzej, nawet tym prawdziwym wierzącym, którzy wierzą w Pana Jezusa, żyć na tej ziemi jest trudno, bo nie, to nie jest to, że ktoś się z ciebie wyśmieje, czy w pracy, czy w szkole i powie, no tak, ty tam chodzisz do jakiejś tam wiary, której, a ja mam tu taką wiarę wspaniałą, to tyle ludzi przychodzi, a ty chodzisz tam do paru ludzi, prawda? I dlatego nie dajmy się zwodzić, nie dajmy się mylić, zastraszyć, bo to odstępstwo widzimy to dzisiaj. I potem oczywiście przyjdzie ten człowiek grzechu, syn zatracenia.
O kim to mówi, o tym człowieku grzechu? To jest właśnie ten antychryst. Ten antychryst, który powstanie z Żydów i tam w Jerozolimie zasiądzie na tej drugiej albo trzeciej zbudowanej świątyni. Ona jeszcze tam powstanie. I on tam będzie, prawda, chciał wpływ mieć na cały świat. On będzie się podawał za Boga, ale Bogiem nie jest. To jest syn grzechu, albo człowiek zatracenia, jak to też apostoł Paweł pisze, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. I tak to widzimy, jak to ludzie będą omamieni przez jego sztuczki, które on będzie wykonywał. Za tym stoją też te demoniczne siły, które też i musiał Mojżesz, kiedy miał wyprowadzić lud z Egiptu, to było dwóch takich czarnoksiężników, jeśli poczytamy, to oni to wszystko potrafili zrobić, to co Mojżesz, prawda, w tych 10, ale nie potrafili dać życia, a Mojżesz z tego piachu zrobił życie, te muszki, prawda, a oni już tego życia nie potrafili, bo nie byli do tego zdolni, ale potrafili co inne naśladować, zrobić podobnie z tym wężem, czy tam z innymi rzeczami, które Mojżesz oczywiście u faraona na jego w jego pałacu to wykonywali. Także widzimy tutaj też ten człowiek grzechu, syn zatracenia, czyli antychryst, on będzie się podawał za Boga, bo on będzie pewne rzeczy wykonywał, ale ci, co znają Słowo Boże, poznają, że to nie jest ten Bóg, który ma się objawić. I on mówi jeszcze raz, tu taką przerwę robi i mówi: czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? Prawda? To nie jest zarzut apostoła Pawła. Może ktoś powie, no zarzucił im, że zapomnieli, co ja im tam mówiłem. Nie. My ludzie jesteśmy często zapominalski. Ja sam zapomnę czasami. A ktoś przyjdzie i mi coś przypomni, prawda? Nie jest to tak? A więc ciągle na nowo musimy się tym słowem zajmować, żeby nie zapomnieć. I apostoł Paweł, że to im przypomina, to jest w tym pozytywnym geście do zrozumienia. On chce, żeby oni sobie to przypomnieli. I na pewno któryś z nich powiedział: no faktycznie, Paweł o tym mówił, że to najpierw tak, a tak musi być. A myśmy to zapomnieli, dali się zwieść jakiemuś tam, którego my nie znamy. Przyszedł i nam nagle głosił coś całkiem innego, nie tą Ewangelię. A więc trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o słuchanie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Widzimy, że ta tajemnica, ten grzech, ta nieprawość, co się dzieje, jest. Ale my widzimy, że tu na tej ziemi Pan Jezus zesłał Ducha Świętego. To mówił w Ewangelii Jana 16 rozdziale, jako to można przeczytać. I ten, który to zatrzymuje, to jeszcze jest Duch Święty. Póki on tu będzie na tej ziemi, to ta nieprawość się tak nie rozszerzy. Ale jak będzie zabrany z tej ziemi, to już u nas też nie będzie. I wtedy będzie tutaj, jak to się mówi, przemoc i bezprawie. Będzie to wyraźnie i wierzący będą prześladowani strasznie, a szczególnie potem też Żydzi. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Chciałem tylko przeczytać. Kogo to? 16 rozdział. O. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiesz, 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelkie prawdy. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie je z mojego i wam oznajmi. I tu jeszcze...
wiersz 17. Wtedy niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: cóż znaczy to, co nam mówisz? Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie, oraz ja idę do Ojca. Wówczas Jezus poznał, że chcieli go pytać, i powiedział do nich: pytacie się między sobą o to, co powiedziałem. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie. Wiersz 22, tak tylko chcę przeczytać. Można się to w domu też tym zająć. I wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczę i wasze serca będą się radowały, a nikt nie odbierze wam waszej radości. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, da wam. Mówiłem wam o tym w przypowieściach, ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam, i tak dalej. W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu. Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Także widzimy w tym liście, im przypomina, kto to jest ten duch, który jeszcze przeszkadza, czyli wstrzymuje pewne rzeczy, które nie mogą się tak rozwinąć, żeby tu było całkiem bezprawie. Jednak widzimy też, że nie wszystko jest... chcą niektóre siły do takiego, powiem, przewrotu doprowadzić, ale to im się nie udaje, bo ten Duch Święty działa. On to przeszkadza. I wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoim. Widzimy, to już będzie ta sprawa, kiedy my w tym momencie, kiedy my z Panem będziemy już na obłokach, czyli będziemy przemienieni, zabrani z tej ziemi, to wtedy ten niegodziwiec, on się już otwarcie przeciwko Panu Jezusowi wystąpi. I to krótko chcę powiedzieć, to będzie takie działanie jak to, że resztka wierzących Żydów, która będzie bardzo przez te 7 lat uciskana, i wtedy my nie będziemy na tej ziemi. To jest przyszły czas, to jeszcze teraz też nie nastąpił, aż Duch Święty będzie zabrany. I wtedy Pan, który nas zabierze do siebie, i On przyjdzie tu na tą ziemię, wtedy się objawi po 7 latach i zniszczy tego wroga, tego niegodziwca. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Weźmy to już wspomniałem, że za tym stoją demoniczne siły. Z pomocą szatana, czyli wszystko sam ten antychryst nie mógł tych znaków czy cudów robić, a za tym stały demoniczne siły, szatan, który go to wspomagał. Ale my wiemy, że szatan nie ma mocy nad nami nas opanować, bo Pan, jesteśmy własnością Pana i On nas weźmie do siebie i On nas trzyma. Ale mówię, te rzeczy, które potem nastąpią, nie będziemy już przeżywać. Ale już teraz troszkę przeżywamy z tego wszystkiego, co jest, co się dzieje na tym świecie, gdzie nasze serca też wzdychają. Dlaczego żyjemy w takim okresie, gdzie wykonywanie wiary, że świadczenie dla Pana Jezusa jest coraz gorsze, coraz trudniejsze. Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. I widzimy, on, ten niegodziwiec, ten antychryst zwiedzie tych, którzy nie są własnością Pana. Ale ci, co są własnością Pana, to nie będą zwiedzeni, bo Pan nie dadzą się oszukać. To jest ci, którzy naprawdę przyznają się do Pana Jezusa, mają w sercu Pana Jezusa i mówią: Panie, otwórz mi to słowo, pokaż mi Twoją mądrość, nie moją mądrość, tylko Twoją mądrość. Tak, bo przyjdź, Ty przyjdziesz. To powiedziałeś uczniom i w tym słowie jest to potwierdzone i to słowo jest prawdą jedyną, jak to śpiewamy, i to słowo się nie zmienia. Być może my się zmieniamy, ale na jednym miejscu jest napisane: ale ja się nie zmieniam. Wy możecie się zmienić, ale ja się nie odmieniam.
Czyli to słowo, sam Pan Jezus powiedział, ja jestem tym słowem, prawdym życiem i tą drogą do Boga. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu. No takie rzeczy będą. No. Powiedzmy, w niektórych mediach nasilają się nawet takie wątpliwe filmiki niby religijne na temat Jeruzalemu, albo na temat Abrahama, albo na temat Chrystusa. I te wszystkie filmiki wywołują u niektórych ludzi, no ja to był tylko taki przywódca, taki, on nie był Bogiem i tak dalej, to tam ktoś o nim nie pisał, albo pisał, albo czy faktycznie Bóg stworzył w ciągu 6 dni to wszystko, co my na tej ziemi się znajdujemy, również tymi człowieka. I są różne rzeczy, które być może i na mnie, i na nas wszystkich mogą mieć wpływ. Bo to są pod płaszczykiem takiej, można powiedzieć, historycznej rzeczywistości. Chcą powiedzieć na przykład, co przed 2000 laty było. No to ktoś tam sobie wymyślił, że było takie życie, tak ludzie się ubierali, tak żyli. Ale nic nie wspominają o Bogu, o Jezusie Chrystusie. To widzimy, to wszystko dzieje się również i na naszych oczach. I musimy być dlatego czujni. Musimy być bardzo ostrożni, żeby się nie poddawać jakimkolwiek wątpliwościom. Nawet jak tu jesteśmy, jak już powiedziałem na początku, z tym COVID-em, no mnie samo to trochę niepokoi, ale niektórzy mnie tutaj dali mi odwagę, bracia, no ale Pan nas przecież nie opuści, jesteśmy Jego własnością. Widzicie, jak ja od Was potrzebuję otuchy i podniesienia mojej wiary w Jezusa, to jest mój Pan. Przecież On mnie nie zostawi. Jezusowa silna dłoń nie zostawi mnie na wieki. Śpiewamy w takiej pieśni. I dlatego chciałbym już tu może skończyć tylko tymi słowami. Dlatego bracia, stójcie niezwróceni i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. I tutaj jest różnica. Tu mówi nasz list. Nie jakiś list, co bez podpisu przyszedł. Jakaś fałszywka. Tylko nasz list. A apostoł Paweł swoją ręką, wiemy, do Galacja, on nie zawsze pisał. Tam byli inni, co im dyktował i pisali. Ale do Galacjan napisał własnoręcznie podobno. Tak jest, bo tam nawet stoi, że własnoręcznie ten list napisałem i podpisałem. Czyli widzimy, fałszywka, a prawdziwy list. I to pokazuje przed oczyma Tesaloniczom, żeby to rozróżniali. To jest nasz list, a nie jakichś tam innych ludzi, którzy się podszywają pod chrześcijan. A sam Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę. Niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Widzimy tu, my potrzebujemy i ja potrzebujemy w takich właśnie czasach, kiedy Bóg to i zesłał, abyśmy przy Nim trwali. Bo On nas nie opuści, kochani. Nawet jeśli umrzemy, to idziemy do Pana. To jest, jesteśmy Jego własnością. On się nas nie wyrzeknie. My możemy się wyrzeknąć Go, to prawda. Ale On się nas nie wyrzeknie. Widzimy, jakie to przeciwieństwo jest, że Bóg dał nam tą łaskę w Jezusie Chrystusie i nie zmienia swego zdania. A my możemy czasem zmienić nasze własne zdanie ku własnej szkodzie, prawda? I też to czytałem w trzecim rozdziale, żebyśmy się modlili. I kochani, jest to ważne też nie tylko przychodzić na Słowo Boże, ale też na modlitwę. Bo mamy się modlić za wszystkich ludzi, prawda? Przede wszystkim w rządzie królów i tak dalej. Pierwszy list Tymoteusza, 2 rozdział. My mamy się modlić za tych, którzy nad nami tą opiekę mają, tak muszę powiedzieć. Ale też mamy się modlić za domowników wiary. Mamy się modlić przede wszystkim za pracę tej Ewangelii, za wszystko. I dlatego modlitwa jest w oczach Bożych bardzo ważna. On zna nasze potrzeby serca. On wie, że my to potrzebujemy, ale chce, żeby to z naszych ust wyszła ta potrzeba. Jak to małe dziecko przyjdzie do ojca i powie, tatusiu,
chciałbym to mieć. No to ojciec też zastanowi się, czy to dobre jest, ta zabawka, czy co inne dla dziecka. No może powiedzieć, nie, teraz tego nie dostaniesz. Jak będziesz trochę starszy, to dostaniesz. I tak samo Bóg, ja taki przykład słaby dałem. Bóg z nami też tak często jest, że my się modlimy o coś, a nie widzimy efektu. A może Bóg chce coś nam innego dać, co by nasze serca też pocieszyło i wzmocniło. Może to, o co prosimy czasami, jest szkodliwe dla nas. Także trzeba to, prawda, też cierpliwym być, prawda, wyczekiwać to. Ale głównie o to on się modlił, aby byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Nie wszyscy bowiem mają wiarę. Widzimy, że są ludzie przewrotni i źli, którzy szkodzą ciału Chrystusowemu, czyli zgromadzeniu, którzy, prawda, niszczą tą naukę Chrystusową, co apostoł Paweł też w swych listach podkreślił. Lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie szczec od złego. Widzimy, nie tylko ja was utwierdzę przez to, że słowo dzisiaj mówi, ale jest ciekawe, że apostoł Paweł mówi, nie Paweł utwierdzi was słowie, ale Pan was utwierdzi w słowie. I to jest też dla nas, że Pan Jezus ma oko na nas. I On w tym słowie, jak się zajmujemy, On nas utwierdza. Mamy się to czynić, mamy to czynić z modlitwą. I mamy mieć ufność do Pana. Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. Właśnie ta cierpliwość. Kochani, ja czasem jestem też niecierpliwy. Nie chodzi o, że Pan nie przychodzi, tylko w pewnych rzeczach też człowiek by chciał wszystko od razu mieć. Nie ma tego cierpliwości, że trzeba troszeczkę poczekać, trzeba oczekiwać tego przyjścia Pana Jezusa, prawda? Ale w tym czasie co mamy robić? Nic nie robić? No musimy pracować. Albo pocieszać się nawzajem. Mamy pracować oczekując Pana Jezusa. W Wuppertalu był taki jeden sklep, szewc był. I jeden brat mi, jak tam byłem, to szedłem z nim i Emanuel zna tego brata. I ten brat mówi, patrz Stefan, tu jest taki sklepik, taki jakby w piwniczce. A mówię, o, to ciekawe. A kto to, co to tam było? To był wierzący brat, szewc. Aha, ale co on tam? No buty naprawiał. A jak się go pytali, no a jak ty oczekujesz Pana? No, muszę, nie mogę być bezczynny, muszę te buty naprawiać, ale każdemu daję słowo z kartki kalendarza i mówi, robię tak długo, aż Pan przyjdzie. Jak Pan przyjdzie, no to nie będę już butów dzelował, czy tam naprawiał. I widzimy, trzeba widzieć, jak niektórzy tak praktycznie powiedzą, no, on czeka na Pana, ale pracuje, mimo wieku emerytalnego albo jakichś innych. On oczekuje Pana Jezusa i tak my powinniśmy duchowo też, można powiedzieć, tego Pana oczekiwać, że On przyjdzie, że zastanie nas, a On przyjdzie w swoim czasie i to jest to błogie, jak żeśmy śpiewali, że nam też ten Pan da tą cierpliwość, tą siłę, to od Niego potrzebujemy, nie od ludzi, od nas samych. Tutaj brat wspomniał o tym, że 7 lat będzie ten okres trwał. I my te 7 lat mamy wprost określone w Biblii, a ponieważ często właśnie trafiam na to, że ludzie pytają, no ale czy ty nie jesteś bezczelny, gdy mówisz 7 lat? Że będzie pochwycenie, potem 7 lat ucisku, a potem przyjdzie Pan Jezus na Górę Oliwną. Skąd te 7 lat? Daniela 9 rozdział, 27 werset. Jest wprost powiedziane o tym człowieku grzechu, że on zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień lat. Tydzień lat, albo inaczej 7 lat. W Brytyjce jest tydzień. Tam jest takie słowo, które określa lata wyrażone w takiej konwencji porównanej do tygodnia. I ten tydzień to jest właśnie owe 7 lat. Jak przeczytamy od 24 wersetu do 27, staje się jasne, że nie chodzi to o tygodnie siedmiodniowe, tylko o tygodnie siedmioletnie. Znaczy o tygodnie, tak, tygodnie siedmioletnie, dobrze powiedziałem. Czyli
teraz 27. Zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Czyli widzimy, że ten okres 7 lat dzieli się na pół. 3,5 roku i po 3,5 roku ten człowiek sam swoje własne przymierze zerwie i przestanie pozwalać składać ofiary przez Żydów. I jak widzieliśmy w Tesaloniczan, zasiądzie w tej świątyni, powie, to ja jestem Bogiem. I Pan Jezus w 24 rozdziale Mateusza, gdy mówił o tych wydarzeniach, powiedział do Żydów, gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, którą wspomniał Daniel, uciekajcie. I tą ucieczkę widzimy w objawieniu 12 rozdział. Tutaj ta ucieczka jest przedstawiona jako obraz niewiasty, która uciekła na pustynię. I to jest 12 rozdział objawienia, 6 werset. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. 1260 dni to jest dokładnie 3,5 roku. Ta druga połowa tego siedmiolecia. Inaczej też 42 tygodnie, albo czas, czasy i połowę czasu. To się często w objawieniu pojawia, ta miara czasu. Czyli połowa, 3,5 roku z połowa z 7 lat, o których mówił Daniel. I w 13 objawienia mamy opisane, ten człowiek grzechu jest opisany. 8 werset. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą zafascynowani tym człowiekiem. Dalej widzimy 13 werset. Czyni wielkie znaki, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. To jest dla nas ważne, żebyśmy rozumieli, że tak samo jak dary materialne Bóg daje wszystkim ludziom, i złym, i dobrym daje żniwo, i złym, i dobrym daje deszcz, i złym, i dobrym daje piękną pogodę. Tak samo, nie wiem dlaczego, ale Bóg również daje różnego rodzaju możliwości duchowe ludziom niewierzącym. Widzimy to na przykład Mateusza 7 rozdział, gdzie przyjdą zwodziciele, którzy nazywali Pana Jezusa Panem, mówią: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? Czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? Czy w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Tam Pan Jezus nie powie, ale to były fałszywe cuda, ale to były fałszywe wypędzenia demonów, ale to były fałszywe proroctwa. Nie. Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom jest innego miejsca, ale oni tam właśnie pójdą. I Judasz uzdrawiał, Judasz był wysłany na głoszenie Słowa Bożego. Judasz niczym się nie odróżniał od 11 pozostałych apostołów. Tak bardzo był zaangażowany w tą służbę, że inni uczniowie nie rozpoznali go. Dlaczego go nie rozpoznali? Dlatego, że on niczym się po ludzku dla ludzkiego oka nie różnił. On był niewierzący, on był człowiekiem grzechu i antychryst też będzie ściągał prawdziwy ogień z nieba. On będzie, tu jest wyraźnie powiedziane, spuszcza na ziemię na oczach ludzi ogień z nieba. Tu nie jest powiedziane, że to będzie niby ogień, niby ściąga. Nie. To jest to, co jest właśnie w tej Tesaloniczan. W Tesaloniczan powiedziane, że Bóg specjalnie dopuści, aby ci ludzie, którzy nie przyjęli miłości prawdy, zostali naprawdę oszukani. Aby zostali to jest drugi rozdział Tesaloniczan, 11 i 12 werset. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
Też brat wspomniał Faraona, to jest bardzo dobry przykład, który też tu pasuje doskonale. Jest powiedziane, że Faraon zatwardził swoje serce. Najpierw był zrobiony cud przez Aarona z Mojżeszem, ale podrobili to też czarodzieje. Jannes i Jambres. Potem drugi cud. I znowu jest powiedziane, że Faraon zatwardził swoje serce. Ale w pewnym momencie zmienia się i kolejnym razem jest powiedziane, że to Bóg zatwardził serce Faraona. Ta zmiana jest szokująca, ale to tak jest. Jeżeli ktoś zamyka swoje ucho na prawdę, to potem już jest tylko sąd Boży. Przy wierze Ty
73. Yeah.
Zaniekasz, a
Duchem Świętym.
Święcie harmonijne, brzmi karczysty ton, przez niebiosa płynie, aż przed Boży tron. Świątyni Twojej,
chyba